Słynna psycholog o komendzie, on nie miał szansy nauczyć się żyć. Tomasz Komenda, który w 2004 roku został niesłusznie skazany na 25 lat pozbawienia wolności, z dnia na dzień z ofiary systemu, stał się w oczach części Polaków bezdusznym alimenciarzem. W obronie pogubionego 42-latka, który 18 lat spędził niewinnie w więzieniu, stanęła Ewa Osiatyńska-Wojdyło. Ten człowiek po prostu nie umie żyć. To jest moja diagnoza, ani układać z nikim relacji. Nie miał szansy się tego nauczyć w więzieniu i w te 4 lata nie zdążył się tego nauczyć, mówi Faktowi wybitna psycholożka, która od lat pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W 2018 roku Tomasz Komenda został zwolniony z więzienia. Okazało się, że to nie on stoi za potworną zbrodnią gwałtu i zabójstwa 15-letniej Małgorzaty Kwiatkowskiej, do której doszło w Sylwestra 1996 roku. Rzekome wymuszenie zeznań przemocą przez śledczych było tylko początkiem trwającej 18 lat gehenny. Przyznałem się do tego, ale tylko z tego powodu na policji się przyznałem, bo zaczęli mnie bić, żebym się do tego przyznał. Że ta sprawa za długo trwa, że nie mogą odnaleźć prawdziwych sprawców i ja muszę się do tego przyznać, bo inaczej nie wyjdę żywy z ich pokoju. I po prostu tak mnie bili, że nawet bym się przyznał, że strzelałem do papieża, nie? Mówił superwizjerowi TVN Komenda, którego aresztowano w 2000 roku i po poszlakowym procesie skazano na 25 lat pozbawienia wolności. Mimo iż napastników mogło być dwóch, a nawet trzech, wymiar sprawiedliwości zadowolił się zatrzymaniem i skazaniem sprawcy. Tylko dzięki ślepemu przypadkowi Komenda jest dziś na wolności. W połowie lat 10, Remigiusz Krojewo wprowadzał się do miasta, w którym dokonano morderstwa. Funkcjonariusz chciał dowiedzieć się więcej na temat zbrodni, która po 20 latach wciąż mocno żyła w świadomości mieszkańców Miłoszyc. Tak odkrył rażące zaniedbania śledczych. W 2016 roku prokuratura powróciła do sprawy. Okazało się, że zabójcą był Ireneusz M., wielokrotny gwałciciel i człowiek przesłuchiwany przez policję bezpośrednio po tragicznych zdarzeniach. W 2018 roku Komenda wyszedł na wolność. Jako zadośćuczynienie otrzymał najwyższe w historii polskiego sądownictwa odszkodowanie w wysokości 13 milionów złotych. Szybko związał się z nową partnerką i niedługo później powitał na świecie syna. Historia tej miłości nie zakończyła się jednak szczęśliwie. Tomasz Komenda nie płaci alimentów. W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja, że Tomasz Komenda nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego względem Anny Walter, matki jego 2-letniego dziecka. Ponadto, w wysłanym do mediów oświadczeniu, Walter oskarżała Komendę o przemoc. Chcę dodatkowo podkreślić, że gdy jeszcze mieszkaliśmy z Tomkiem, do naszego mieszkania wzywana była policja, ponieważ Tomasz był agresywny, a świadkami tej przemocy wielokrotnie były dzieci, sąsiedzi wszystko słyszeli, twierdziła była partnerka Komendy. W ostatniej części oświadczenia Walter twierdziła, że pieniądze wydawał na narkotyki, a jego syn mieszkał w mieszkaniu obrośniętym grzybem. W rozmowie z Faktem Tomasz Komenda nie chciał komentować doniesień byłej konkubiny.
na komendę spłynęła fala hejtu. Sławna psycholog o Tomaszu Komendzie. Więzienie miało nauczyć go honoru? Czy człowiek, który 18 lat spędził w więzieniu i nagle dostaje 13 milionów złotych, może być oceniany tak samo, jak normalny człowiek? Kropka. W tej sprawie nie ma nic normalnego. Ten człowiek jest pozbawiony normalnego życia od przeszło 20 lat. Pauza. Kropka. Woła w rozmowie z faktem Ewa Osiatyńska-Wojdyło. Ten człowiek po prostu nie umie żyć. To jest moja diagnoza. Ani układać z nikim relacji. Nie miał szansy się tego nauczyć w więzieniu, dodała słynna psycholożka, autorka licznych publikacji z zakresu regulacji emocji i uzależnień. W więzieniu nie rozwijają się przyjaźni, a zażyłości oparte na szacunku i zaufaniu. Jest tylko walka o przetrwanie. Polskie więzienia mają jeszcze ten rys, szczególnie w ostatnich latach, że nasiliły się w nich podejścia punitywne, więzienie jako kara, jako opresja, upodlenie, odebranie respektu i godności, wymienia wieloletnia terapeutka IPN. Psycholożka zwraca również uwagę na newralgiczny punkt życia, w którym Komenda trafił do aresztu. Rozwój emocjonalny potrzebny do funkcjonowania w społeczeństwie w takich warunkach jest po prostu niemożliwy. A on tam trafił jako młody człowiek, gdy jeszcze rozwijała się jego osobowość. Przez te wszystkie lata bezprawnego uwięzienia narastały w nim niezdrowe emocje i frustracje, z którymi zwyczajnie nie potrafił sobie poradzić. Ludzie na wolności mają z tym problem, a co dopiero więźniowie odsiadujący wieloletnie wyroki za niewinność. Nie mógł sobie wyrobić odpowiednich narzędzi do kontroli emocji, analizuje Osiatyńska-Wojdyło. Terapeutka o Komendzie. Mamy do czynienia z ofiarą. Doktor nauk psychologicznych zauważa, że Komenda nie jest też traktowany równą miarą. Mówimy, że on nie płacił, że źle się zachowuje. W Polsce jest kilkaset tysięcy ludzi, którzy nie płacą alimentów. Większość z nich nie siedziała w więzieniu za niezawinione przestępstwo. Skąd Komenda miał się nauczyć odpowiedzialności, poczucia więzi, honoru, empatii? Z więzienia? Z trudem się człowiek uczy na wolności, mówi Osiatyńska-Wojdyło. Mamy do czynienia z ofiarą. Ofiarą strasznego zaniedbania. Ofiarą systemu, ofiarą państwa, które nie zapewniło wystarczającej opieki po wyjściu. Dali mu 13 milionów złotych i po sprawie. A gdzie był kurator i opieka społeczna? Kropka. Gdzie pomoc psychologiczna? Pyta się ekspertka. To, co się teraz dzieje, to jest pogłębienie jego traum i tragedii. Został wystawiony na publiczne ataki, a nie wiemy, co tak naprawdę z nim się dzieje, tłumaczy. Tomaszowi Komendzie potrzebna jest pomoc. Niech pójdzie na oddział nerwic. Fakt zapytał się terapeutki, jakie rokowania na przyszłość widzi Tomasza Komendy. Jemu potrzebna jest profesjonalna pomoc psychologiczna i psychiatryczna. W leczeniu traum specjalizuje się w Polsce może 12 psychologów. Jeśli on jeszcze ucieka w narkotyki, jak sugeruje jego partnerka, żeby radzić sobie z bólem traum, to powinien wstąpić do ośrodka leczenia uzależnień. Proponuje, żeby on się zgłosił do IPN-u.
Niech pójdzie na oddział nerwic czy depresji, po pół roku uda się go terapeutycznie wzmocnić, radzi Ewa Osiatyńska-Wojdyło. Czy Tomasz Komenda może się zmienić? Czy jest zdolny do miłości? Moim zdaniem jak najbardziej. Człowiek jest zdolny do transgresji, to przekroczenia samego siebie, do rozbudzania uczuć wyższych, ale trzeba mu pokazać, jak to robić. Każdy zasługuje na godność i szczęście, a Tomasz Komenda w szczególności, kwituje profesjonalistka.